Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym webinarze Sieci Dyrektorskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Odpornej Szkoły dla Dyrektora. Dzisiaj w towarzystwie tej pięknej pogody będziemy mieli ważny i przyszłościowy temat, który w wielu szkołach jest przedmiotem dyskusji, ambicji pewnych, planów. Niektórzy mówią, że często zatrzymuje się na poziomie pewnych szumnych deklaracji, ale w wielu miejscach staje się częścią praktyki szkolnej. Chodzi mianowicie o tak zwane kompetencje przyszłości. One bywają różnie nazywane w różnych kontekstach, ale generalnie chodzi o te kompetencje, których nie uczymy na przedmiotach, a właściwie uczymy, ale na wszystkich przedmiotach. Podobnych kompetencji. Zresztą podejrzewam, że gościnie, o których za chwilę będzie mowa, będą mogły o tym opowiedzieć. Chodzi o to, jak zaprosić uczniów do pracy właśnie nad tymi kompetencjami międzyprzedmiotowymi, tymi, które decydują o tym, w jaki sposób będą potem funkcjonować w swojej codzienności i w życiu. A zatem zajmiemy się kompetencjami przyszłości i tym, jak pomóc uczniom zdobywać je w szkole. Dwa slajdy na temat instytucji, która sponsoruje nasze tutaj spotkania, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki centrum możemy się spotykać i mówić do Państwa, a Państwo nas słuchać. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest tutaj po prawej stronie slajdu, widać takie liczby, które jak sądzę dodają nam wiarygodności, ponieważ współpracujemy z nauczycielami, dyrektorami, nauczycielkami, dyrektorkami i samymi szkołami od dość dawna i to doświadczenie jest dosyć duże, stąd wiemy, co z punktu widzenia szkół jest ważne i proponujemy adekwatne do tego działania wsparciowe. To, co Państwo mogą u nas znaleźć, to inspiracje. Bardzo zachęcamy do kontaktu do wchodzenia na nasze strony. Tam bardzo wiele rozmaitych materiałów, które często wprost do użycia na lekcjach, ale też takich, które pozwalają zastanawiać się nad przyszłością szkoły, nad wyborem właściwego kierunku, ale też rozwiązywać rozmaite problemy. Jest tych materiałów naprawdę bardzo wiele, zatem zachęcam. Oprócz tego proponujemy szkolenia, warsztaty dla rad pedagogicznych, ale też dla pojedynczych zainteresowanych tematami nauczycieli i wreszcie złożone programy adresowane do szkół w różnych tematach. O jednym z takich programów będziemy właśnie dzisiaj mówili. To był program, właściwie jeszcze jest, no bo uczestnicy są, Szkoła dla Innowatora zajmujący się kompetencjami przyszłości. To są takie rozbudowane działania skierowane do szkół, finansowane przez naszych sponsorów, które odnoszą się do wybranych obszarów funkcjonowania tych szkół i mają oddziaływać na ich korzystną zmianę. Jeszcze dwie informacje takie, bym powiedział, zapraszające dla Państwa. Chcemy zaprosić Was na letnią szkołę dyrektorów, którą realizujemy 17 i 18 sierpnia w Falentach. To jest przedsięwzięcie komercyjne, ale jak Państwo widzą, w stosunkowo dostępnej cenie można je finansować ze środków na doskonalenie nauczycieli. Do 4 czerwca jest cena 1300 zł. Zapraszamy na naszą stronę. Na czacie znajdą Państwo link do szczegółowych informacji na ten temat. Bardzo zapraszamy, bo ta konferencja jest taką stacjonarną wersją odpornej szkoły, czyli okazji do spotkania się dyrektorów z różnych środowisk, żeby wspólnie pracować nad ważnymi dla nas wszystkich tematami. W tym wypadku będziemy koncentrować się wokół empatii, ale tak jak na każdej konferencji pewnie znajdzie się okazja do tego, żeby rozmawiać i z ekspertami, i pomiędzy dyrektorami i dyrektorkami o różnych innych ważnych dla Państwa tematach. Bardzo serdecznie zapraszam. I propozycja dla nauczycieli. Gdyby Państwo chcieli zrobić prezent na Dzień Nauczyciela jakiejś grupie nauczycieli lub pojedynczym osobom
o które chcecie zadbać albo wyróżnić, to mamy taką propozycję Dzień dla nauczyciela pod hasłem Wzmocnij swój głos. Chcemy się skoncentrować podczas tego wydarzenia na tym, żeby nauczyciele potrafili artykułować swoje przekonania, poglądy w taki sposób, który czyni je przyjaznymi dla innych ludzi, ale jednocześnie na tyle wyrazistymi, żeby dało się je słyszeć. Takie wsparcie być może przyda się na spotkaniach samej Rady Pedagogicznej, ale także z rodzicami, z samymi uczniami. Zatem jeśli Państwo chcecie, żeby nauczyciele wzmacniali swój głos, to ten dzień jest właśnie dla nich. Tutaj też mamy taką propozycję, umownie rzecz biorąc, promocyjną do 2 września. Też jest to konferencja w formie zarówno stacjonarnej, jak i zdalnej. Bardzo serdecznie zapraszamy. A teraz już o naszych patronach. Norwegian Refugee Council i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności to nasi partnerzy, którzy wspierają nasze spotkania finansowo, a dyrektor szkoły jest naszym partnerem medialnym, z czego bardzo jesteśmy dumni. No i to, co dziś najważniejsze, panelistki, dyskutantki, Magda Bogusławska, która jest ekspertką edukacyjną, jedną z kluczowych postaci w projekcie Szkoła dla Innowatora, powie o samej koncepcji kształcenia kompetencji przyszłości przyjętej w tym programie, ale też będziesz, jak sądzę, mogła się podzielić doświadczeniami współpracy z dyrektorkami i dyrektorami szkół w tym projekcie. To z punktu widzenia tego tematu będzie tutaj najważniejsze. Dzień dobry wszystkim Państwu. Witam. Izabela Saganowska, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej w Mińsku Mazowieckim, numer 3 imienia Jana Pawła II, uczestniczka programu Szkoła dla Innowatora i nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale bym powiedział skuteczna wdrażaczka kształcenia kompetencji przyszłości. Dziękuję za komplement. Dziękuję, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I jeszcze Edyta Sztyler, nauczycielka muzyki, ale też dyrektor szkoły, najpierw gimnazjum, potem szkoły podstawowej. Jest to szkoła, która zdobyła tytuł szkoły uczącej się, ale też uczestniczka projektu szkoły dla innowatora. Pełni też funkcję eksperta do spraw awansu zawodowego i zajmuje się żywo propagowaniem właśnie tych kompetencji w przyszłości, nie tylko we własnej szkole, ale także szerzej. I to, na co dzisiaj liczę, to właśnie na praktyczne pokazanie tych doświadczeń, ale przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że zgodziłyście się wziąć udział w naszym tutaj działaniu. Jeszcze kilka informacji już takich czysto technicznych. Mamy do dyspozycji czat. Oprócz tego, że Państwo mogą nas słuchać i patrzeć na nasze twarze i prezentacje, to możecie też wyrażać swoją opinię albo zadawać pytania na czacie. Prelegentki również mają do tego czatu dostęp. Natomiast nie mogę zagwarantować, że na każde pytanie, które się tam pojawi, odpowiedzą, ale nawet jeżeli tak się nie stanie, to z doświadczenia wiem, że Państwo często wzajemnie sami sobie na tym czacie odpowiadają na różne ważne pytania, a Państwa opinie, które tam wyrażacie, mogą być ważne i cenne nie tylko dla nas, ale też dla innych dyrektorów, którzy to czytają i mogą się tym inspirować. Także bardzo serdecznie zapraszamy do aktywnego korzystania także z czatu, do zadawania pytań, z których dodatkowo jeszcze powiem, my też bardzo czerpiemy, myśląc o kolejnych tematach odpornej szkoły. A jeszcze jedna informacja, przepraszam, ważna. Zaświadczenie, jeżeli by Państwo byli zainteresowani, to ono będzie dostępne w tym serwisie, którego Państwo używają do rejestracji na webinaria i na seminaria odpornej szkoły, czyli na tej stronie zapisy.co.org.pl w zakładce Moje aktywności. I tam one będą dostępne.
I już przechodzimy do merytoryki. No właśnie, Magdo, kompetencje przyszłości i sama koncepcja rozwijania kompetencji przyszłości w tym naszym programie. Obie prelegentki, które są dyrektorkami szkół, dyrektorką, wicedyrektorką, uczestniczyły w tym programie, więc warto, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jaką on miał dynamikę. Oddaję Ci zatem głos. Bardzo serdecznie dziękuję, Przemku. Jeszcze raz witam wszystkich Państwa i ogromnie się cieszę, że mam tę sposobność z jednej strony spotkania z Państwem, z drugiej strony opowiedzenia Państwu o programie, projekcie, który w moim poczuciu był programem niezwykle innowacyjnym, niezwykle ciekawym, w którym powstało bardzo wiele, wydaje mi się, wartościowych i ciekawych koncepcji. Program Szkoła dla Innowatora, który jako podstawowe zadanie sformułował sobie stworzenie rozwiązań dydaktycznych, czyli wypracowanie pewnej dydaktyki rozwijania kompetencji przyszłości. My je w programie nazywaliśmy kompetencjami proinnowacyjnymi. W taki sposób, by szkoły, nauczycielki, nauczyciele robili to w sposób celowy, systematyczny, planowy i w pełni świadomy, by praca nad rozwijaniem kompetencji stała się jednym z podstawowych, głównych celów pracy nauczycieli i szkoły. W programie pracowaliśmy z jedną szkołą, z jedną klasą, klasą siódmą, potem ósmą, mniej więcej dziesiątką nauczycieli pracujących z tymi uczniami, właśnie po to, by wpływ oddziaływań nauczycieli na uczniów danej klasy był większy. Zaczęliśmy od pewnej refleksji na temat tego, co jest trudne, dlaczego kształcenie kompetencji wydaje się nauczycielom, nauczycielkom trudne, dlaczego tak mało i tylko tak akcydentalnie nad tym pracujemy. No i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że z jednej strony wyzwaniem, trudnością jest właśnie złożoność kompetencji jako takiego dosyć złożonego konstruktu, o czym za chwileczkę powiem więcej. To jest kwestia też poszukiwania takich sytuacji edukacyjnych, w których podkreślamy ten praktyczny wymiar kształcenia. Praktyczny wymiar kształcenia, który rozumiemy jako właśnie to, czym jest istota kompetencji, czyli zdolność podejmowania określonych działań i zastosowania w praktyce tego, czego wcześniej się nauczyliśmy. To jest trochę taki święty graal edukacji. Kolejna rzecz to jest ten problem interdyscyplinarności kompetencji w kontekście takiego przedmiotowego układu nauczania w naszych szkołach. No i kolejne duże wyzwanie związane z tym, jak oceniać kompetencje. Tutaj wszyscy intuicyjnie czujemy, że ocenianie poprzez ocenę sumującą wyznaczoną stopniem w ogóle nie jest adekwatne do sytuacji, kiedy pracujemy nad rozwojem kompetencji. Więc czym jest, najszerzej mówiąc, w naszym ujęciu dydaktyka rozwoju kompetencji? To są z jednej strony metody, które pozwalają nam budować wiedzę uczniów, z drugiej strony takie metody, takie sytuacje edukacyjne, które dają im szansę rozwijania i nabywania nowych umiejętności i w końcu takie działania, oddziaływania na uczniów, które sprzyjają kształtowaniu ich postaw, które odnoszą się do ich doświadczeń związanych z posiadaną wiedzą i rozwijanymi umiejętnościami. Tutaj poproszę Cię, Przemku, o kolejny slajd, bo jak ja niestety nie mam możliwości manipulowania, jak to się mówi, prezentacją. I w ramach naszych poszukiwań w projekcie odnaleźliśmy i zaadaptowaliśmy do potrzeb naszych polskich szkół, naszych szkół projektowych, taki model Billa Lucasa i Helen Spencer, który po prostu nazywa się modelem rozwijania kompetencji. Widzą go Państwo w tej chwili na slajdzie. Czteropoziomowy, czteroetapowy czy też czteroelementowy model,
bardzo ważny, który wydaje nam się rzeczywiście czymś, co pokazuje, co stanowi bardzo konkretne, precyzyjne wskazówki dla nauczyciela, nauczycielki, także dyrektorów szkół, jak taki program kształcenia kompetencji wypracować dla własnej szkoły, a następnie go wdrażać i weryfikować, jak wygląda kwestia efektywności programu. Pierwszy jego element, jak Państwo widzą, zaraz to rozwinę, to jest dogłębne zrozumienie kompetencji. Tak jak powiedziałam, każda kompetencja to są złożone konstrukty. I jeśli będziemy mówić tylko, że uczymy współpracy, czy uczymy liderowania, czy uczymy zarządzania sobą, czy samodzielności myślenia, czy rozwiązywania problemów, tutaj w ten sposób pokazałam Państwu, nad jakimi kompetencjami, jak my nazwaliśmy kompetencje w ramach, z którymi pracowaliśmy w ramach Szkoły dla Innowatora, to tak naprawdę nie robimy nic, bo ten złożony konstrukt jest właśnie na tyle skomplikowany, że musimy go rozłożyć na bardziej drobne, pojedyncze elementy składowe i dopiero pracując z nimi rozwijać konkretne, pojedyncze umiejętności u uczniów. Kolejna rzecz to jest klimat, który sprzyja rozwojowi kompetencji. Kolejna rzecz to jest tak zwane zarządzanie uczeniem, czyli dobór metod, które są dostosowane do określonej kompetencji, które są dostosowane do sprawności, którą chcemy przekazać uczniom i także przyczyniają się do efektów, o które nam chodzi. No i na końcu to jest bardzo ważny moment, to o czym często nauczyciele, nauczycielki, o co najczęściej pytają, jak sprawić, by uczeń, uczennica byli zaangażowani w własny proces uczenia się, by byli chętni, otwarci, zmotywowani i w ten sposób przejmowali i odpowiedzialność, i samodzielność w tym procesie. Jeśli Państwo pozwolą, nieco szerzej omówię każdy z elementów. Ten pierwszy krok, tak jak powiedziałam, tutaj chciałabym to pokazać na przykładzie kompetencji współpracy. Ona była chyba najczęściej wybieraną kompetencją w ramach projektu Szkoła dla Innowatora przez nauczycieli i nauczycielki, także dlatego pozwoliłam sobie na jej przykładzie omówić, jak rozumiemy złożoność konstruktu kompetencji. Widzą Państwo definicję, myśmy współpracę zdefiniowali jako zdolność jednostki do podejmowania działań wspólnie z innymi i zespołowego dążenia do osiągnięcia określonego, jasnego, sprecyzowanego celu, ale żeby uczyć współpracy, zastanawialiśmy się właśnie nad tym, jakie elementy składowe, jakie mniejsze cząstki na tą współpracę się składają i wyróżniliśmy tutaj trzy grupy umiejętności, takie jak komunikacja, takie jak podejmowanie działań nastawionych na osiąganie synergii, takie jak regulowanie współpracy i jedną postawę, którą nazwaliśmy indywidualną odpowiedzialnością. Jak Państwo widzą na slajdzie, każdą z tych grup umiejętności czy też postawę rozłożyliśmy na jeszcze bardziej jeszcze drobniejsze, konkretne umiejętności. Dla przykładu umiejętność komunikacji przekłada się na umiejętność, sprawność słuchania, formułowania wypowiedzi, uwspólniania rozumienia, tworzenia przestrzeni do wypowiedzi innych, czy też udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej. I dopiero projektowanie aktywności edukacyjnych, w których dzieci, młodzież mają okazję rozwijać każdą z tych najdrobniejszych cząstek danej umiejętności czy danej postawy, pokazuje nam, że rzeczywiście pracujemy nad rozwijaniem danej kompetencji. Co z ocenianiem? Tak jak powiedziałam, ocenianie wyrażone stopniem nie wchodziło w grę, wobec czego pozwoliliśmy sobie wypracować we współpracy ze Szkołą Edukacji, która stworzyła to narzędzie, tak zwane linie rozwoju, czyli coś w rodzaju rubriksów, których istotą było opisanie, a potem właśnie w ramach diagnozowania i monitorowania, wskazywania tak zwanych obserwowalnych zachowań uczniów, na podstawie których byliśmy w stanie określić, na jakim poziomie rozwoju danej kompetencji nasi uczniowie w określonym momencie są. I tutaj znowu mają Państwo przykład, znowu tylko
jakby jednego elementu, który zawiera się w umiejętności komunikacja, czyli udzielania informacji zwrotnej. Na początku obserwujemy, że jakby uczeń pomija informację zwrotną od innych, a na końcu nie tylko reaguje na otrzymywanie informacji, ale też potrafi wykorzystać ją dla własnego rozwoju. W taki sposób staraliśmy się pracować z tym dogłębnym rozumieniem kompetencji i także przyglądaniem się, na jakim poziomie rozwoju jest każdy z naszych uczniów. Kolejnym ważnym krokiem to jest właśnie ten klimat, stworzenie klimatu, który sprzyja rozwijaniu kompetencji, bowiem jak wiemy, kompetencji nie rozwija się w jakiejś próżni. Ona wymaga z jednej strony zaangażowania uczniów, z drugiej strony poczucia bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa, które na przykład pozwala uczniom na podejmowanie ryzyka, nie sprawia, że uczeń obawia się popełnienia błędu. To jest przede wszystkim odchodzenie od takiego pruskiego, tradycyjnego, transmisyjnego modelu nauczania i postawienie na takie rzeczy jak relacje, które panują w klasie, czyli takie celowe, znowu świadome budowanie relacji między nauczycielami, nauczycielkami, uczennicami, uczniami, między uczennicami i uczniami, między nauczycielami, nauczycielkami, dyrektorką, dyrektorem szkoły. To także duży nacisk kładziony na aranżację przestrzeni szkolnej. Przestrzeń, która ma sprzyjać uczeniu się, czyli z jednej strony zaaranżowane sale lekcyjne, które pozwalają na współpracę, mobilne meble. To także przestrzenie wspólne, które są przyjazne, które sprzyjają byciu razem i w końcu odpowiedni sposób wyposażenia pracowni, czy tematycznych, czy szkolnych. To w końcu też duży nacisk kładziony na poczucie dobrostanu uczennic i uczniów, który ma dawać im świadomość własnego potencjału, który ma pomagać im radzić sobie ze stresem, który ma też wzmacniać ich fizyczny dobrostan i też pokazywać, że proces uczenia się nauczania to jest coś, co po prostu ma sens. Tutaj przede wszystkim posiłkowaliśmy się 4 praktykami dydaktycznymi, których dzisiaj nie będę omawiać, ale które dla mnie są takim, to jest tak naprawdę święty graal edukacji. Wystarczy, że każdy nauczyciel, każda nauczycielka nachyli się nad każdą z tych praktyk, a rzeczywiście ich lekcje mogą stać się niezwykle ciekawymi, wartościowymi przygodami dla uczennic i uczniów. Są to praca z pytaniami, czyli zadawanie pytań, dbałość o to, by zastanawiać się nad tym, jakie pytania zadajemy uczniom, czy pytamy tylko i wyłącznie o ten najniższy poziom poznawczy, czy myślenie, jak wiedza, czy zastosowanie, czy też idziemy nieco wyżej, jeśli chodzi o takie taksonomiczne podejście do celów edukacyjnych, czyli czy pytamy dzieciaki też o takie rzeczy, które związane są z analizowaniem, syntetyzowaniem, ocenianiem, ewaluowaniem, czy też tworzeniem różnych nowych utworów czy rozwiązań. To w końcu też kwestia tego, żebyśmy nie tylko my, nauczyciele, zadawali pytania, ale dawali taką przestrzeń uczennicom, uczniom. To jest informacja zwrotna, o której już chyba nie ma sensu, żebym więcej mówiła, ale to też bardzo szeroko rozpowszechniona w naszych szkołach dla innowatora praca z błędem, czyli postawienie błędu na piedestale takiego bardzo ważnego narzędzia wspierającego proces uczenia się, różnorodne strategie pracy z błędem, z których w ramach projektu korzystaliśmy. No i w końcu po to, żeby uczyć tą współpracę, rozpowszechnienie bardzo szeroko pracy w parach, pracy w grupach jako takiego bardzo typowego, ważnego elementu rozwijania kompetencji współpracy naszych uczennic i uczniów. Kolejny krok to tak zwane zarządzanie uczeniem się, czyli odpowiedni dobór metod dydaktycznych, odpowiednich do sytuacji, nastawionych na
pracę na rozwijanie konkretnej kompetencji czy konkretnego elementu danej kompetencji. I tutaj pokazuję Państwu różne metody, które my promowaliśmy w projekcie. Projekty społeczne, badawcze, uczenie przez dociekanie, eksperymenty, odwrócona lekcja, różnorodne metody sprzyjania rozwojowi kreatywności uczniów, różnorodne metody indywidualnej pracy z uczniami, także warsztaty, które sprzyjały pracy z kompetencjami behawioralnymi, które są niezwykle trudne do kształcenia, jak przykładowo odwaga czy wytrwałość. Czy my się w ogóle w szkołach zastanawiamy, jak takie kompetencje u dzieciaków rozwijać? No i w końcu zadania dyscyplinarne, które stanowiły takie spotkanie wszystkich tych aktywności, które uczniowie, uczennice mogli realizować, pracując z metodami, o których mówię. Pokazuję tutaj tylko takie metody aktywizujące, ale to nie znaczy, że my w projekcie odrzucaliśmy zupełnie metody podawcze. Tak jak mówimy, w ramach zarządzania uczeniem najważniejsze jest to, by te metody dobrać, dopasować odpowiednio do celu i do sytuacji i niejednokrotnie poprzez modelowanie, poprzez sprawianie, że uczniowie obserwują nasze nauczycielskie działania. Wykorzystywaliśmy także takie metody, by potem uczniowie stawali się autonomiczni w podobnych działaniach, jak te, które pokazuje im nauczyciel. Ostatni krok to w końcu to zaangażowanie uczniów, to budowanie zaangażowania uczniów. Wychodziliśmy bowiem z założenia, że co jest oczywiste, co jest pewnym truizmem, że kompetencji nie da się nauczyć bez aktywnej postawy ucznia. I wobec czego trzeba koniecznie dążyć do takich sytuacji, w których uczniowie nabierają poczucia, nabierają przekonania, że są w stanie, że dadzą radę, że te zadania, te wyzwania, które przed nimi stawiamy, są dla nich jak najbardziej osiągalne. Dlatego ta praktyka w naturalnym środowisku, dlatego dużo różnorodnych projektów, wolontariat, stawianie na samorządność, ale też doświadczanie poprzez wycieczki, poprzez wizyty w różnych innowacyjnych przedsiębiorstwach i duży nacisk kładziony na rozwijanie umiejętności metapoznawczych, co z angielska często używa się takiego sformułowania debriefing, czyli nie tylko szukam rozwiązania, nie tylko robię eksperyment, ale także analizuję sposób dojścia do rozwiązania, przyjęte rozumowanie, właśnie błędy, które popełniłam. Zastanawiam się, co zrobić, żeby ich w przyszłości nie popełnić. Czyli takie podejście, które sprawia, że proces uczenia się nie jest tylko nabywaniem wiedzy, umiejętności, ale też refleksją na temat tego, jak się uczymy i jak osiągamy kolejne poziomy sprawności w pracy z kompetencjami, umiejętnościami i tak dalej. No właśnie. W ramach samego projektu, to już jest ostatni slajd i zaraz wierzę, że moje koleżanki Iza i Edyta zechcą skomentować ten trochę taki teoretyczny opis, na który sobie pozwoliłam. Projekt poprowadziliśmy w taki sposób, że początkowo zachęcaliśmy nauczycieli, nauczycielki, dyrektorów, dyrektorki naszych szkół do tego, by eksperymentowali, by poznawali metody, praktyki, przyglądali im się, patrzyli, które są dla nich takie łatwiej stosowalne, bardziej użyteczne, bardziej przyjaźniejsze dla uczennic i uczniów. Po tym etapie eksperymentowania, który trwał dosyć długo, bardzo mocno stawialiśmy na to właśnie celowe zaplanowanie systematycznych oddziaływań na uczennice, uczniów. Tutaj nasi nauczyciele, nauczycielki tworzyli takie plany systematycznej pracy, które troszkę wyglądały jak takie noworoczne rezolucje i tam często czytaliśmy, mówię przykładowo, przynajmniej raz w tygodniu moi uczniowie będą pracować na zajęciach w parach lub w grupach, przynajmniej raz w miesiącu przekażę uczniowi pisemną informację zwrotną i tak dalej. Takie planowanie odbywało się zarówno indywidualnie,
indywidualnie, jak i zespołowo. Nauczycielki, nauczyciele planowali takie również zespołowe aktywności typu tygodnie projektowe i tak dalej, i tak dalej. Po tym okresie planowania oczywiście przeszliśmy do fazy wdrażania, do fazy realizowania i monitorowania tego, czy nasz plan rzeczywiście jest realizowany zgodnie z założeniami. Jeśli nie, to go modyfikowaliśmy i w ten sposób staraliśmy się prowadzić cały ten projekt. Na początku zrobiliśmy diagnozę, na końcu zrobiliśmy takie monitorowanie efektów i z wielką dumą muszę powiedzieć, że mimo że pracowaliśmy w okresie pandemii, to bardzo duża liczba uczniów, około 80% naszych uczniów przeskoczyło, jak to my mówiliśmy, z niskiego poziomu na wyższy poziom swoich kompetencji czy wybranych kompetencji tymi, z którymi nauczycielki, nauczyciele w danej szkole pracowali. Bardzo dziękuję za ten krótki czas. Również dziękuję. Dziękuję, Magdo. No rzeczywiście rzadko mamy w odpornej szkole slajdy takie merytoryczne, ale dzięki, że je pokazałaś. Ten ostatni jest uroczo prosty. W tamtych było dużo, dużo, dużo treści. Mimo że tylko kilka, to jednak już tam jest potrzeba, żeby zobaczyć jakieś priorytety. I ja chciałem poprosić właśnie dyrektorki o króciutki komentarz, żebyśmy, bo za chwilkę przejdziemy do opowieści o tym, jak wy to w praktyce robiłyście, ale chciałbym też taki rezonans usłyszeć. Jak byłyście w tym projekcie, bo obie byłyście, to co z tych wielu rzeczy jakoś was tak najbardziej ujęło? Czy na czym skupiłyście uwagę? Co było czymś takim, co z waszego punktu widzenia jako patrzących i myślących w kategoriach wdrożenia realnego było taką rzeczą najważniejszą dla was? Może od Edyty zaczniemy? To ja jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Muszę powiedzieć, że to, co Magda nam tutaj przedstawiła w tak krótkim czasie, 3 lata pracy, to szapoba dla Magdaleny. I teraz tak ja sobie tutaj notowałam, bo nie do końca wiedziałam, o czym Magda będzie mówiła i co mnie uderzyło. To naprawdę jest bardzo trudno powiedzieć króciutko, bo wszystko to, o czym mówiła Magda, jest niezwykle ważne i bez uświadomienia sobie tych niuansów trudno jest mówić o takim realnym rozwoju kompetencji dzieci. I my, kiedy zaczynaliśmy pracę w projekcie i teraz jak słucham tego, jeszcze raz sobie to wszystko przypomniałam, chociaż jestem na bieżąco, no to uderzyło mnie to, że ważne jest właśnie uświadomienie sobie, z czego się składa każda z tych kompetencji. I tak jak Magda mówiła o współpracy i w szkole, którą mam przyjemność kierować, rozwijamy, cały czas pracujemy nad rozwojem współpracy, no to bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że współpraca to nie jest tylko praca w grupach, ale to jest właśnie umiejętność komunikacji, umiejętność rozpoznawania, do czego się najbardziej nadaje w grupie, a więc podział zadań odpowiednio do tego, jaki jestem, ale jednocześnie wychodzenie poza ramy swojej, czasem znalezienie się w sytuacji mało komfortowej, przyjęcie zadań, do których nie jestem stworzony, urodzony, ale uczę się ich, czy zbieranie informacji, wzajemne docenianie się, udzielanie sobie tej informacji zwrotnej i wreszcie ta odpowiedzialność, która kształtuje samodzielność, czyli jakby na pierwszy rzut oka wykluczają się dwie umiejętności, współpraca i odpowiedzialność, samodzielność, ale jednak jedna bez drugiej nie ma prawa bytu. Więc elementy składowe to jest pierwsza rzecz bardzo ważna danej kompetencji. Druga to jest ten klimat. No, rozwijanie współpracy bez relacji, uczeń, uczeń-nauczyciel, a nawet nauczyciel-nauczyciel jest nie do zrobienia. Przestrzeń, która bardzo sprzyja. No i to, co, nad czym ja się pochylam teraz i o czym będę mówiła pewnie jeszcze później przy zagrożeniach, to jest poczucie sensu. Po co my to robimy? Dlaczego tak pracujemy, czemu to ma służyć, jaki ma być efekt tego wszystkiego. Rozumiem, że w trakcie pracy w projekcie znalazłaś to dla samej siebie w tym myśleniu o kompetencjach przyszłości. No, dokładnie tak, bo to mi trochę uporządkowało to, jak mam pracować z tą kompetencją.
i jednocześnie jak ja mam pracować jako nauczyciel, teraz też ja jako dyrektor i nauczyciele, którzy byli w projekcie, a teraz to już wszyscy nauczyciele w szkole w Rogolinie, też cały czas mamy tego świadomość i no, idziemy jakby z materiałami CEOskimi wypracowanymi w szkole dla innowatora i robimy dokładnie to, co tam jest napisane. Nie chcę zabierać czasu Izie, bo... Jasne. Ja tylko jeszcze chciałem Cię poprosić, gdybyś mogła powiedzieć dwa słowa o swojej szkole, tak żeby nasi uczestnicy mogli się zorientować, z czym się mierzysz. Szkole teraz czy o szkole sprzed projektu? Szkole teraz. Dobrze, szkoła teraz niezmiennie w Rogolinie. Rogolin, malutka miejscowość, gmina Radzanów, powiat białobrzeski, Białobrzegi nad Pilicą. Nie te Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim, tylko nad Pilicą, w drugą stronę za Warszawą. W szkole mamy 240 uczniów, z tym, że w klasach 1-8 to jest ich 170, pozostali to są malutkie przedszkolaki. Z tych 170 uczniów około 30% to są dzieci, które są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną. To jest no, ogromną liczbą, tak, i wkładem procentowym. I to, znaczny procent. No, to oczywiście nie są tylko orzeczenia, cały szereg opinii, ale orzeczenie, jeśli orzeczenia to niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, też mamy kilkoro dzieci, no i autystycy. Naprawdę coraz większa grupa takich dzieci jest, dlatego też poszukujemy różnych rzeczy. Środowisko dość jednolite. W dużej mierze to są rolnicy, mieszkamy w centrum paprykowym, więc głównie tutaj jak ktoś kupuje paprykę gdzieś w Polsce, to zapewne jakaś część od was. Chociaż zauważamy młode pokolenie, które poszukuje jakichś nowych źródeł utrzymania, co też, no, muszę powiedzieć, w pewnym sensie wymusza zmiany. Większość naszych rodzin mimo wszystko jest objętych pomocą socjalną, więc borykamy się z problemami finansowymi. Gmina zresztą nie za bogata, więc musimy robić to, co umiemy najlepiej i radzić sobie często bez środków finansowych. Jasne. Szkoła pozyskująca środki unijne, dużo projektów na duże pieniądze w poprzedniej perspektywie finansowania. Dużo zajęć wobec tego pozalekcyjnych. Teraz to wygląda tak, że te zadania są skierowane do wszystkich dzieci, ale sprzed projektem było tak, że to były głównie zajęcia przedmiotowe i one się odbywały poza dowożeniem dzieci do szkół, co po kilku latach sprawiło ogólne trochę takie zmęczenie i to, że rodzice zaczęli szukać pracy zawodowej, no to też musieliśmy to trochę przeorganizować, tak żeby jednak dzieci miały zapewniony dojazd do domu. Dlatego teraz zajęcia pozalekcyjne są dla wszystkich uczniów i wszyscy biorą w nich udział i to wszyscy razem sobie odjeżdżają do domu. Jasne, dzięki. To może na razie tyle, bo jeszcze Iza powiesz, jeśli możesz powiedzieć o swojej szkole, ale też o tym wrażeniu z projektu tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów. Moja szkoła to jest taka szkoła w niewielkiej miejscowości, 40-tysięcznej, Mińsk Mazowiecki, sypialnia Warszawy, 650 uczniów i to są uczniowie z klas 1-8, są tylko dwie zerówki, więc przedszkolaków nie mamy. To jest szkoła, w której bardzo mocno rezonuje jeszcze gimnazjum, to jest szkoła po przejściach. My byliśmy przez wiele, wiele lat gimnazjum. I dopiero od 2017 roku po raz pierwszy pojawiły się u nas klasy młodsze, klasy pierwsze, zerówki i tak ta szkoła podstawowa dopiero rośnie. W tej chwili najstarsze dzieci przez nas uczone, przez nas wychowywane to są dzieciaki w klasie szóstej. Także jeszcze nie mamy pełnej szkoły podstawowej. Kiedy zaczynał się projekt dla innowatora, to jest też taka ciekawa sytuacja. My kompletnie nie wiedzieliśmy, która klasa w tym projekcie weźmie udział, dlatego że do nas przenoszono klasy siódme z dwóch sąsiednich szkół podstawowych po to, żeby zapewnić zatrudnienie dla nauczycieli. I to była loteria. My po prostu nie znaliśmy ani dzieci, ani rodziców. Wchodziliśmy kompletnie w nowe środowisko. To było ogromne wyzwanie dla nas. I powiem tak, dla mnie osobiście, ja byłam w projekcie jako nauczyciel, jako polonistka, ucząca w tej jednej klasie projektowej. Dla mnie osobiście te dwa lata to był czas bardzo, bardzo intensywnego rozwoju. I mam tego świadomość i mam za to ogromną wdzięczność do tego projektu,
bo on naprawdę układa mnóstwo rzeczy w głowie, porządkuje. A dzisiaj po tej prezentacji Magdy, to powiem Państwu, że mam też takie wrażenie już z perspektywy wicedyrektora, patrząc na projekt, na jego efekty, też na sposób wdrażania kompetencji w szkołach, że ta koncepcja Lucas Spencer to jest właściwie ściągawka, to jest gotowy pomysł dla każdego dyrektora, jak rozpocząć pracę z wdrażaniem kompetencji i jak sobie poukładać po kolei ten proces wdrażania w szkole. Jak to zrobić? Bo każdego z tych czterech kroków trzeba dotknąć. W którymś momencie trzeba dotknąć. One się przenikają oczywiście, to na slajdzie ładnie wygląda, prawda, że to jest oddzielnie, ale przecież wychodzimy ucząc według konkretnych praktyk dydaktycznych, my wpływamy na to, że ci uczniowie są bardziej zaangażowani, bardziej zmotywowani i tak dalej. Jeśli ich uczymy, no to wiadomo, że też ten klimat panujący w szkole też ulega zmianie i kultura pracy ulega zmianie w tym środowisku szkolnym. Także wydaje mi się, że na to dzisiaj zwróciłam uwagę w tej prezentacji Magdy, bardzo za nią dziękuję, bo ona rzeczywiście była syntetyczna. To, co my tam wyprawialiśmy przez te 3 lata, a tu zebrane w kilku slajdach, trudno było uwierzyć, że tak się dało, ale myślę, że dla tych osób, które dzisiaj są na naszym spotkaniu, czyli z perspektywy dyrektora, wicedyrektora, to jest naprawdę materiał godny polecenia, bo to jest gotowiec, ściągawka do tego, jak po kolei wdrażać, jakimi krokami się kierować, na co zwrócić uwagę, co jest istotne tak naprawdę, jeśli chcemy o kompetencjach w szkole mówić. Jasne. To może, żeby potem tego nie dodawać, to ja od razu powiem, że te wszystkie materiały, czyli rozbudowane treści w formie broszur, książek, materiałów dla nauczycieli, są dostępne na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej i wszyscy Państwo, niezależnie od tego, czy uczestniczyliście, czy nie, w projekcie możecie z nich korzystać i bardzo, bardzo zachęcamy, no bo one po to tam są. Ale teraz będziemy przechodzić do tych praktycznych doświadczeń konkretnych szkół. I pierwsze pytanie, które chciałbym Wam zadać, to jest takie pytanie o inspirację, bo ja mam wrażenie, że każda dyrektorka i każdy dyrektor szkoły, kiedy wejdzie do internetu, to zobaczy mnóstwo rozmaitych propozycji, żeby uczestniczyć w jakimś programie, żeby coś kupić, żeby wziąć udział w jakimś projekcie. To skąd w Was powstał taki pomysł, a może już był, tylko szukałyście sposobu, żeby to zaspokoić, żeby zająć się właśnie wątkiem tych kompetencji? Skąd się to wzięło? Może jak już Iza przed chwilą mówiłaś, to zacznę od Ciebie tym razem. Jasne. Skąd, dlaczego akurat ten projekt, dlaczego kompetencje? Ja mam wrażenie, że u mnie w szkole to poszło tak dwutorowo. Pierwszy pomysł był taki, ponieważ tak jak powiedziałam, my byliśmy szkołą, która uległa temu przekształceniu po zmianie. W 2017 pojawiły się u nas maluchy. My nie mieliśmy z nimi przez 18 lat wcześniej nigdy do czynienia i mieliśmy pełną świadomość, że my musimy zmienić koncepcję pracy szkoły. Że te wszystkie metody, które sobie wypracowaliśmy w gimnazjum, które naprawdę świetnie działały, były bardzo skuteczne i przynosiły nam i popularność taką lokalną, ale też i sukcesy, wymierne sukcesy. Byliśmy taką szkołą, która naprawdę cieszyła się i świetną opinią, ale też ona nie była, to nie był taki cukiereczek opakowany w złotko, tylko to była opinia naprawdę wynikająca z naszej solidnej pracy. Ale tu mieliśmy pełną świadomość, że te nasze metody nie są wystarczające, że to, co zrobiliśmy w gimnazjum, my możemy na tym bazować, możemy to wykorzystywać, natomiast my teraz będziemy mieli do czynienia z zupełnie innym odbiorcą. I jeśli chodzi o te maluszki, ale też jeśli chodzi o ich rodziców, to są zupełnie inni ludzie, to jest inne pokolenie. Mieliśmy tego świadomość, więc szukaliśmy jakiegoś sposobu na zmianę tej koncepcji. I ten program się wtedy właśnie pojawił. I to był jeden z powodów, że liczyliśmy na to, że ten program pokaże nam, jak można o szkole mówić nowocześnie, inaczej, co można w szkole robić takiego, co rzeczywiście tym dzieciakom naszym faktycznie się w życiu przyda, co będzie dla nich pomocne. A drugi jakby tor tego wyboru to było coś, co pewnie w wielu szkołach i w wielu głowach nauczycielskich się gdzieś pojawia kołacze, mianowicie
To jest to przekonanie o tym, że w dzisiejszym świecie sama wiedza nie wystarczy, że to jest za mało, że dzisiaj te kompetencje miękkie, tak zwane kompetencje uniwersalne, proinnowacyjne, kompetencje przyszłości, jakbyśmy ich nie chcieli nazywać, że one są ważniejsze od wiedzy. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki, natomiast kompetencje pomogą dzieciakom się w tym dorosłym życiu odnaleźć. Mnie też, pamiętam, bardzo uderzyło takie przeczytane gdzieś sformułowanie, że my tak naprawdę dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet wiedzieć, jak będą się nazywały zawody, które będą wykonywali nasi uczniowie. I jeśli się w ten sposób zacznie patrzeć na edukację, no to rzeczywiście wydaje się, że wtłaczanie w nich wiedzy, ten pruski system, że on po prostu nie ma dzisiaj racji bytu. I ten program Szkoła dla Innowatora jakby był takim, był doskonałą receptą na te zmiany, które chcieliśmy gdzieś w szkole przeprowadzić. I powiem ostatnią rzecz, ponieważ byłam też współautorką wniosku, żeby do tego programu się dostać, trzeba było napisać wniosek, przejść cały proces rekrutacji. To nie było takie proste. Wybrano tylko 20 szkół w całej Polsce. Czuliśmy się naprawdę bardzo docenieni. Ale tak pisząc ten wniosek, bardzo dokładnie analizowaliśmy, czego projekt będzie od nas wymagał, jakie są założenia projektu. I muszę powiedzieć, że bardzo przekonywało nas takie ambitne podejście. Często bardzo my mamy do czynienia z różnego rodzaju projektami w szkołach. No o ich jakości wiadomo, bywa z tym różnie, prawda? Natomiast ten projekt zakładał naprawdę bardzo konkretne działania, konkretną liczbę godzin pracy z nauczycielem, z klasą, konkretne rozwijanie praktyk. Wiadomo, że potem troszkę ta pandemia nam zaburzyła, tak organizacyjnie zaburzyła przebieg programu, ale naprawdę on był szalenie ambitny i świetnie sobie też organizatorzy poradzili z przeniesieniem wszystkich działań projektowych do sieci. To szapoba, to naprawdę było działanie błyskawiczne i na najwyższym możliwym poziomie. I ta dziesiątka, która została przeszkolona, no to my do dzisiaj wspominamy te 2 lata jako taki naprawdę zastrzyk energii, taką dawkę konkretnych wskazówek, bardzo, bardzo praktycznych do pracy z uczniami. Dziękuję. Dziękuję. Edyta, jak u Ciebie? Dlaczego właśnie kompetencje? Ja w sumie muszę powiedzieć, że bardzo podobnie. Jedyną różnicę, którą zauważyłam pomiędzy Rogolinem a Mińskiem, to jest ta koncepcja pracy. I no cóż, my też jesteśmy po gimnazjum, bo u nas było troszeczkę inaczej, nie zmienili nas na podstawówkę, tylko gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej, ale my od lat byliśmy w jednym budynku, także czuliśmy się jednym zespołem. I jeszcze zanim pojawił się program, to już wspólnie z nauczycielami, jak już zostaliśmy się jednym gronem, wymyśliliśmy właśnie koncepcję pracy szkoły, która opierała się na rozwijaniu kompetencji. Bardzo chcieliśmy rozwijać przez najbliższe lata współpracę, kooperację, krytyczne myślenie i komunikację, czyli dzisiaj to się nazywa, już jest głośno o tym i dużo można poczytać, 4K. Wtedy to jeszcze nie było tak popularne i znane. My już chcieliśmy wtedy to robić. Wtedy już byliśmy świadomi tego, że właśnie tak jak Iza powiedziała, wiedza nie wystarczy, że te kompetencje trzeba rozwijać. Nie wiedzieliśmy tylko do końca, jak to zrobić. I wtedy pojawiła się propozycja przystąpienia do programu Szkoła dla Innowatora. I również byłam współautorką wniosku i brałam udział w całym procesie rekrutacji. Razem naprawdę z dużą grupą nauczycieli. Razem podjęliśmy decyzję, że ten wniosek napiszemy. Szczegółowo przeanalizowaliśmy wszystkie założenia programu. I ja to powtarzałam już wiele razy i jeszcze raz powtórzę, że projekt Szkoła dla Innowatora idealnie wbił się w naszą koncepcję pracy szkoły, że jakby przyszliście pokazać nam, jak my mamy zrobić to. I no bardzo się ucieszyliśmy, kiedy z tych 400 szkół przystępujących znaleźliśmy się w tej 20, bo wtedy mieliśmy już pewność, że ta koncepcja zostanie zrealizowana. I dzisiaj mogę powiedzieć, że właśnie kończy się 5-letni czas wdrażania tej koncepcji i ona no prawie, tam są niuanse, których nie daliśmy rady zrealizować, jest zrobiona właśnie dzięki temu projektowi. Kompetencje, tak jak Iza powiedziała, wiedza nie wystarczy, świat dookoła wymusza rozwijanie kompetencji. No, tyle w zasadzie. To było dla nas oczywiste. Rozumiem.
Jeśli ja mogę tylko jeszcze szybciutko coś dodać, to tak. Ja z wielką też taką radością obserwowałam to, w jaki sposób zmieniają się same dzieciaki w szkole. Kiedy rozmawiałam z nauczycielkami, nauczycielami i to często słyszałam taką opinię, te dzieci z tej klasy projektowej, one są jakieś inne. Z nimi się inaczej pracuje. I to był rzeczywiście dowód na to dla nas, że ten projekt jest w stanie tchnąć nowego ducha w sposób funkcjonowania szkół i myślę, że to też był jeden z powodów, dla których szkoły tak chętnie i tak szeroko chciały uczestniczyć w naszym projekcie, bo musieliśmy wybrać 20 szkół spośród 300 iluś, już nie pamiętam w tej chwili dokładnej liczby. Jasne, ale Magdo, gdybyś mogła objaśnić to określenie klasa projektowa, to znaczy, że szkoły wybierały pojedyncze klasy, w których to było wdrożone. Tak. Założenie projektu było takie, że my pracujemy w każdej z 20 szkół, które zostały wybrane do projektu, pracowaliśmy z jedną klasą siódmą, to był projekt pilotażowy, cały czas liczymy, że będziemy mieć okazję kontynuować jego pracę. I w ramach tej jednej klasy siódmej zbieraliśmy co najmniej 8-10 nauczycieli właśnie po to, tak jak powiedziałam, żeby to różnorodne oddziaływanie na uczniów wzmocnić, żeby ten impact na uczniów był i zaplanowany, i jeśli mogę powiedzieć tak trochę kolokwialnie, zmasowany. Jasne, jasne, dziękuję. No dobrze, to będziemy powoli przechodzić do efektów, bo no nie będziemy tu ukrywać, że mimo że program jest zamknięty już, to jednak ten jego dorobek istnieje i my chcemy Państwa zachęcić do tego, żeby w szkołach próbować pracy z tymi kompetencjami przyszłości. Najchętniej oczywiście według naszych materiałów, które są dostępne, ale nic tak nie przekonuje do praktykowania, jak widziane przez praktyków efekty. Znaczy, to co takiego się u Was w szkole zmieniło? Ty, Edyty, już trochę o tym wspomniałaś, Iza w sumie też, ale gdybyście mogły tak syntetycznie to ująć w paru zdaniach, co właściwie praca nad kompetencjami przyszłości wniosła do funkcjonowania szkoły? Jakie efekty możesz obserwować, Edyta? Ja najpierw powiem o takich materialnych rzeczach, a potem przejdę do tego, co najważniejsze. Kształtujemy współpracę, głównie na tą kompetencję kładziemy nacisk. I tak, w szkole nie ma dzwonków, co po pierwsze pozwala zarządzać czasem, tak przy okazji. Po drugie, ta odpowiedzialność i samodzielność. Powstały pracownie tematyczne. Techniczne, krawiecka, kuchnia, pracownia, to nazywamy emocjonalna, bo tam się odbywają różne zajęcia na pracy z emocjami, jest też miejsce wyciszenia. Mamy zielone sale, czyli już teraz jest taka pogoda, że lekcje prowadzimy na zewnątrz, na placu szkolnym. Dwie takie sale, w pełni w sumie wyposażone, ławki, krzesła zadaszone, że słońce nie przeszkadza. Mamy szachy, które też rozwijają mimo wszystko współpracę, ale też samodzielność, odpowiedzialność, logiczne myślenie w klasach 1-6 wszystkie dzieci. Na świeżo jeszcze emocje mnie trzymają. Wczoraj mieliśmy drugi taki duży turniej szachowy na 130 uczestników. Nie ma zeszytów ćwiczeń w ogóle w szkole. Powoli też odchodzimy od podręczników. Coraz większa grupa nauczycieli korzysta. Podręczniki trzeba kupić, jakby tam nie ma za wielkiego wyboru, nic nie można zrobić z dotacją podręcznikową, ale traktujemy to jako teksty źródłowe coraz częściej. W 1-3 nie ma ocen sumujących zupełnie, natomiast w 4-8 są minimum dwie formy oceniane kształtująco. Co to oznacza? Nie dwie oceny, tylko dwie formy. I na początku każdego okresu dzieciaki razem z nauczycielem określają, jakie to formy w tym okresie będą oceniane kształtująco. Jeśli w drodze negocjacji, czy mediacji wręcz, uczniowie i nauczyciele ustala, że sprawdziany są oceniane kształtująco, no to one są przez cały ten okres oceniane kształtująco. I taką ocenę kształtującą też co najmniej jedną wpisujemy do dziennika, żeby pokazać rodzicom, tyle to jest potrzebne uczniom, co rodzicom, co to oznacza ocena kształtująca, bo cały czas nad tym jeszcze pracujemy i nad świadomością rodziców. Z
Zajęcia pozalekcyjne, tak jak powiedziałam, dla wszystkich uczniów. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne są interdyscyplinarne i mają one charakter takich projektów interdyscyplinarnych trwających około 3 miesiące. Zadania interdyscyplinarne na stałe wpisane w plan pracy szkoły, czy zadanie u nas to jest organizowane tak, że raz w miesiącu jest jeden dzień poświęcony na zadanie interdyscyplinarne i to zadanie jest oparte o treści podstawy programowe, o podstawy programowe. W każdym miesiącu jest to inny dzień tygodnia i dzieciaki pracują zespołowo w etapach edukacyjnych. Czyli 1-3 jest dzielone na grupy, grupy wymieszane klasami 4-6 i 7-8. I to jest raz w miesiącu. Mamy trójstronne spotkania z rodzicami, minimum 2 razy w roku. Trójstronne albo tylko rodzic, nauczyciel, ale spotkania indywidualne. I to też już jest na stałe wpisane, to jest wynik realizacji programu. Świętowanie zakończenia roku szkolnego. Czy w szkole w Rogolinie wszyscy uczniowie otrzymują nagrody? Mało, że wszyscy uczniowie, to też wszyscy nauczyciele i w ogóle wszyscy pracownicy szkoły też otrzymują nagrody. Jest to książka. Piszemy do siebie nawzajem listy, których sobie dziękujemy za cały rok szkolny i dbamy o to, aby każdy z nas taki list otrzymał. I w ogóle zakończenie roku szkolnego to jest święto. Właśnie rozdajemy nagrody, nie nagradzamy za średnią, to się zmieniło. Mamy wspólne ognisko, wykonujemy też jakąś wspólną jedną aktywność i to no, różne rzeczy są, albo gramy wszyscy na kubeczkach, albo tańczymy belgijkę, coś co łączy całą społeczność szkolną. Edyta, ale to wszystko z inspiracji programem? Tak, muszę powiedzieć, że to wszystko... To niezwykłe. To jest mnóstwo wartości dodanej przy okazji pracy z CEO. Okej. Okay. No, bardzo miłe, co mówisz. Iza, a jak u ciebie? Jakie są efekty? Ja chciałam powiedzieć, zacząć właściwie od tej klasy, która przeszła ten program, tej klasy wybranej, projektowej. Tak jak mówiłam wcześniej, to była klasa wybrana zupełnie przypadkowo, nieznana nam zupełnie. I pamiętam pierwsze spotkanie z rodzicami tej klasy, kiedy próbowaliśmy namówić ich po prostu do tego, żeby się zgodzili, wyrazili zgodę na to, że klasa będzie uczestniczyła w takim projekcie. Relacji nie było między nami jeszcze wtedy żadnych, no bo widzieliśmy się po raz pierwszy. I pamiętam pytanie na tym spotkaniu jednego z rodziców, który zapytał, no dobrze, my się zgodzimy, ale czy ten projekt to się przełoży na wyniki egzaminu? No i mój dyrektor właściwie oniemiał, nie bardzo wiedział, co ma odpowiedzieć na to pytanie, bo projekt jakby z egzaminem no, ma niewiele wspólnego w założeniu, tak się wydaje. A ja jakoś naiwnie, nie wiem, jeszcze wtedy też przecież przed rozpoczęciem projektu, myśląc tylko o jego założeniach, odpowiedziałam tym rodzicom, że nie wyobrażam sobie, żeby się nie przełożył, że na pewno będzie jakieś przełożenie, no bo przecież te dzieciaki będą pracować projektowo, będą współpracować, będą rozwijać samodzielne myślenie. Każda z tych umiejętności przyda się na każdym przedmiocie, również tym egzaminacyjnym. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście po tych 2 latach, to co powiedziała Magda, ja to absolutnie potwierdzam, że ta klasa, jakby wszyscy, którzy wchodzili do tej klasy, nie tylko ta dziesiątka zaangażowana w projekt, dziesiątka nauczycieli, ale też nauczyciele, którzy uczyli innych przedmiotów albo wchodzili na zastępstwa, oni wszyscy mówili, to jest wyjątkowa klasa, tam się inaczej pracuje. I my widzieliśmy te efekty po 2 latach, bardzo wyraźnie i były również to, czego się rodzice tak bardzo obawiali, na co tak mocno stawiali, ale były również efekty w postaci konkretnych wyników egzaminacyjnych. Ta klasa napisała ten egzamin rzeczywiście, no to były kominowe różnice między tą klasą, a tymi pozostałymi klasami ósmymi. I tutaj bym chciała coś takiego powiedzieć, co może jest bardzo ogólnikowe, może nie jest to jakiś konkret taki praktyczny, ale chcę powiedzieć, że często bardzo mamy takie przekonanie jako dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby zarządzające gdzieś szkołą, że właściwie jeśli ja mam rozwijać kompetencje, to jakby dokładam sobie roboty. Że nie dość, że chcą ode mnie, żebym realizował podstawę programową, program wychowawczy, koncepcję pracy szkoły i tak dalej, to ja sobie jeszcze dokładam realizację kompetencji proinnowacyjnych.
I tutaj chcę taką rzecz powiedzieć, która dla mnie jest największym jakby efektem takim widzialnym tego programu i tej koncepcji wprowadzania kompetencji w szkole, że one są realizowane równolegle, czy inaczej, za pomocą tych metod realizuje się podstawę programową. Jakby nie robi się tego obok, że to nie są oddzielne działania. U mnie też jest tak, że rzeczywiście szkoła pracuje bez dzwonka i naprawdę wbrew obawom bardzo łatwo ten projekt wprowadzić w życie. Nie ma, mimo tych obaw rodziców, jak to będzie, że dzieci przecież nie widzą, u nas też nie bardzo można korzystać z telefonów komórkowych na przerwach, więc no, gdzie one zobaczą, która godzina, jak o siebie zadbają. Naprawdę to działa. Dzieciaki są dzięki temu bardziej samodzielne, mobilizują się, wiedzą, kiedy zaczyna się lekcja, pilnują, kiedy się kończy. W ogóle nie ma z tym problemu. Podobnie jak u Edytki, u mnie również działają od tego roku dopiero po raz pierwszy spotkania trójstronne. Też wprowadziliśmy ten pomysł. Na razie to był jakby pilotaż. Po raz pierwszy to się odbyło. Były raz w semestrze, w połowie roku szkolnego, ale zebraliśmy informację zwrotną od nauczycieli, od rodziców, od uczniów i wiemy, że będziemy w tę stronę szli. Wiemy, że będziemy to kontynuować. Jesteśmy na etapie wdrażania od przyszłego roku, od września to wchodzi w życie, rezygnacji z ocen w klasach 1-3. Będzie tylko i wyłącznie ocenianie kształtujące. Od 2 lat też bardzo promujemy ocenianie kształtujące, elementy tego oceniania kształtującego w klasach 4-8. Raz w miesiącu odbywają się u nas takie tygodnie tematyczne. To są tygodnie, które poświęcone są jakiemuś zakresowi materiału, jakiemuś przedmiotowi, ale realizowane są w formie zadań interdyscyplinarnych. Podam jakiś konkretny przykład, choćby listopad to jest taki miesiąc, październik, przepraszam, to jest taki miesiąc pamięci historycznej. I jak tylko przychodzi 11 listopada i zawsze był kłopot, prawda, bo te uroczystości obligatoryjne, organizowane co roku, one no były jakoś jednak powtarzalne, w pewnym momencie już zaczynały się nudzić, no to od kilku lat u nas 11 listopada się obchodzi w formie gry terenowej. I dokładnie można zrobić to samo. W tym roku 3 maja świętowaliśmy w ten sposób, że cała szkoła odtańczyła poloneza wokół szkoły. Od maluszków do najstarszych, od zerówki do najstarszych. W pierwszej parze tańczyłam z dyrektorem. Zatrzymywały się samochody, bo obeszliśmy szkołę dookoła, ale dzieciaki miały frajdę, gdzieś wspomnienia w nich zostają. Staramy się też bardzo, żeby te metody, te praktyki edukacyjne, o których się uczyliśmy w projekcie, żeby one nie były tylko teorią, która gdzieś w projekcie była, przeszliśmy, udało się, tylko żeby one były żywe na każdej niemal lekcji. Czasami te zmiany są drobne, a czasami to są zmiany no, poważne. Oczywiście były też zmiany i są również wprowadzane nadal zmiany przestrzeni, bo ona też jest bardzo, bardzo ważna w budowaniu relacji, w budowaniu klimatu. Na korytarzach są kanapy, uczniowie mogą usiąść, spokojnie spędzić przerwę, odpocząć, pobyć ze sobą, pogadać. W klasach lekcyjnych są, dzięki projektowi 3 klasy lekcyjne przeszły taki generalny remont i taką rearanżację przestrzeni. W tej klasie, w której ja pracuję z koleżanką, to taka pracownia języka polskiego, ławki ustawione są w wyspy. Jest też taki kącik, gdzie są 2 fotele, gdzie jest lampka do czytania i gdzie nasi uczniowie w czasie lekcji, kiedy odczytują jakikolwiek fragment tekstu literackiego, to po prostu mają przywilej siedzenia w fotelu, bo czytanie ma się kojarzyć z przyjemnością. Takie jest założenie. Więc to są może drobne zmiany, ale one przynoszą widoczne efekty. Dziękuję. Jasne, bardzo dziękuję. To 2 takie konkretne opisy z 2 szkół. Ale Magdo, gdybyś jako w charakterze wisienki na torcie powiedziała o takim efekcie z którejś szkoły, który jakoś szczególnie przykuł twoją uwagę, albo na przykład wydał ci się jakoś szczególnie radosny, albo coś takiego. Pamiętasz coś takiego? Tak, tak. Bardzo dziękuję za to pytanie. I właśnie kiedy dziewczyny mówiły, zastanawiałam się, co ja mogę jeszcze powiedzieć, jaki dowód, jakie przykłady efektów przytoczyć i przypomniała mi się taka ankieta, która została zrealizowana w jednej z naszych szkół projektowych, czyli w
w Szprotawie przez wychowawczynię tej sławetnej klasy projektowej i ona zapytała dzieci o różne rzeczy. Między innymi jednym z pytań było to, jak zmieniły się lekcje dzięki działaniom projektowym. I tam były takie odpowiedzi uczennic, uczniów, że lekcje stały się nieprzewidywalne, że weszły na wyższy poziom, że stały się inne niż zwykle, że stały się bardziej interesujące, że więcej pamiętam z lekcji, że dzieciaki były ciekawe kolejnych lekcji, a lekcje były bardziej luźne i to uczniowie, uczeń jeden pisze, to ja działałem najwięcej. Więc myślę, że też takie dowody ze strony uczniów są też czymś, co bardzo warto przytoczyć i pokazać, że ta zmiana była widoczna także dla dzieci, dla młodzieży. Ja przepraszam, jeszcze ostatecznie. Jeśli mogę jeszcze dwa słówka a propos tego, co Magda powiedziała, ja mam dokładnie takie same doświadczenia, nawet w tej chwili, kiedy już spotykam się z dzieciakami z tej klasy projektowej jako absolwentami i oni przychodzą i oni dzisiaj mówią o tym, jak duży wpływ miał ten projekt na nich i jak efekty odczuwają po latach, że to nie jest kwestia, że ten efekt będzie widoczny dzisiaj i dzisiaj będzie skuteczny, tylko one z nimi zostają. I przyszła dziewczyna, która mi opowiadała, że mówi, proszę pani, ja umiem pracować w grupie, nikt u mnie w klasie tego nie potrafi. Ja wiem, jak wyglądać powinna prezentacja i ja wiem, co ja mam robić, że ja nie jestem osobą gadającą ze ściany, tylko ta prezentacja ma mi pomagać. Ja się tego wszystkiego nauczyłam dzięki temu projektowi. To są bardzo konkretne, takie malutkie może sprawy, ale naprawdę ułatwiające im potem dalsze funkcjonowanie. Pamiętam, kiedy ta klasa żegnała się ze mną w 8 klasie, i na balu absolwenta dostałam od nich prezent. Ja Państwu o tym prezencie chcę powiedzieć, bo to też jest dowód na to, jak bardzo ten projekt rozwija też kreatywne myślenie. Dostałam ogromną taką kartkę A3 tekturową, na której każde dziecko miało swojego awatara. Oni siebie przedstawili jako takie awatary i pod każdym awatarem był kod QR, który ja musiałam zeskanować i tam były wspomnienia związane z tym konkretnym dzieckiem. Najpiękniejszy prezent, jaki dostałam chyba od dzieci, bo prawdziwy i bardzo, bardzo twórczy. I mam wrażenie, że to też jest wpływ właśnie kształcenia kompetencji, że oni wiedzieli, że mogą. Wyobrażam sobie poruszenie w takiej chwili. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A teraz łyżka dziegciu, ale właściwie mam wątpliwość, czy chodzi o rzeczywiście o ten dziegieć, bo pamiętam z prezentacji Magdy, że praca z błędem to jest jedna z osi programu całego, no ale jednak jak zawsze przy takich projektach pojawiają się trudności albo zagrożenia. I jak to było u Was w szkole, też o to chcę zapytać, a może jakieś błędy? Jak to u Was było? Od Izy zacznę teraz. Ja sobie zastanawiałam się nad tym pytaniem i tak sobie wynotowałam takich 5 jakby pułapek, które wydaje mi się, my też w niektóre wpadliśmy, a wydaje mi się, że one są ważne, żeby gdzieś na nie zwrócić uwagę. Po pierwsze to jest to, co wybrzmiało też chyba wydaje mi się już w wypowiedzi i Magdy i Edyty, że najważniejszy krok to jest takie uwspólnienie tej definicji kompetencji. I jak tego nie ma, to potem jest strasznie trudno, bo co innego wszyscy rozumiemy pod tym samym pojęciem. I jak tego sobie nie porozkładamy na te czynniki pierwsze i nie zrozumiemy dogłębnie każdej z tych kompetencji, to potem się może okazać, że mimo całego wysiłku to nie dążymy jednak do wspólnego celu, że gdzieś się pogubiliśmy po drodze. Drugie takie zagrożenie i wydaje mi się też dotyczące wielu, wielu szkół, zagrożenie, które może być jednocześnie szansą, to jest taka zmiana kultury pracy. To znaczy Ta koncepcja kształtowania kompetencji według mnie wymaga postawienia ogromnego ciężaru na współpracę między nauczycielami i rezygnacji z takiego trochę występującego chyba w wielu szkołach takiej tendencji do takiej osobności. Ja nauczyciel, ja sobie muszę ze wszystkim poradzić, ja sam dam radę, ja sam przygotuję materiały. Ta koncepcja kształcenia kompetencji jest też koncepcją dotyczącą dorosłych pracujących z młodzieżą, nie tylko dzieciaków, nie tylko ich kompetencje są kształcone, ale również mam wrażenie, że kształtuje się tu też kompetencje dorosłych. I jedną z moich obserwacji wynika, że jedną z podstawowych kompetencji to jest ta kompetencja współpracy między nauczycielami, czyli rezygnacja z rywalizacji na rzecz współpracy i tylko ona wtedy daje jakieś efekty. I trzecia taka pułapka, zagrożenie, to jest moim zdaniem też to, że efektów realizacji tego kształcenia kompetencji nie widać od razu.
i może być też tutaj taką pułapką, to nasze takie oczekiwanie, że chcielibyśmy, no ja już pracuję z tą klasą rok, ja już bym chciał widzieć efekty, a może być tak, że te efekty przyjdą za 2 lata, za 3, za 4, a może przyjdą dopiero jak te dzieciaki skończą szkołę, więc nie ma tego, to nie jest praca ogrodnika, że jak zasieje, to za 2 miesiące wyrośnie, tylko trochę trzeba poczekać, mieć taką cierpliwość, że te efekty mogą być odroczone. I taka pułapka, w którą też ja wpadłam w szkole swojej, to znaczy takie przekonanie, że jeśli 10 nauczycieli zostało przeszkolonych, to właściwie wszyscy już wszystko wiedzą. No bo przecież nauczyciele ze sobą rozmawiają, przekazują sobie informacje i tak dalej. Nieprawda. To jest taka pułapka też jakby, że dla mnie taka nauka, że jeśli chcę w swojej szkole mieć wpływ na to, żeby rzeczywiście nauczyciele kształtowali kompetencje, to po pierwsze ja muszę ich wszystkich w tę dziedzinę wdrożyć. Ja muszę im wszystkim dać wędkę, nie tylko tej 10 i liczyć na to, że jakoś się rozejdzie, tylko naprawdę zainwestować czas w przygotowanie nauczycieli do tego, żeby wiedzieli jak, wiedzieli po co, wiedzieli dlaczego. Dziękuję. Tyle za uwagę. Kaskada tak do końca się nie sprawdza. Mhm. Edyta, a jak u ciebie? Czy to była taka prosta droga, czy jednak natknęłaś się na jakieś bariery? Nie, to nie jest takie proste, jak my teraz tutaj wydawać by się mogło opowiadamy. Ja się podpisuję pod tym wszystkim, co powiedziała Iza. Nie było bardzo podobne. I nie mam wprawdzie 5 punktów wypisanych, ale no, dodałabym jeszcze, że takim zagrożeniem, nie to nawet powiedziałabym, że taki mały błąd, który popełniliśmy, to jest brak pełnej świadomości wszystkich, całej społeczności szkolnej, więc wszystkich uczniów, rodziców, a nawet nauczycieli, dlaczego to robimy, po co to robimy, jaki ma być tego efekt, co wnoszą zadania interdyscyplinarne, bo ja się w dużej mierze skupiłam właśnie na takiej metodzie pracy. I jeśli nie ma tej pełnej świadomości, jeśli tych rozmów jest za mało, włączania wszystkich grup społeczności szkolnej w tą pracę, no to mogą pojawić się takie domniemania, że to może być strata czasu. I ja miałam takie głosy, bo ja muszę tutaj powiedzieć, że my nie pracowaliśmy z jedną klasą zgodnie z założeniami projektu, ponieważ jestem małą szkołą, a tych 10 nauczycieli ode mnie to byli nauczyciele, no praktycznie wszyscy uczący w klasach 4-8, więc ten projekt równolegle wchodził do całej szkoły. Prawie, że tam z wyjątkiem, ale to ci nauczyciele, którzy nie brali udziału w projekcie, to oni tak szybko się w to włączyli, bo uczniowie wymusili to na nich. Ale tak było, że rodzice przychodzili i mówili, że nie, jak to, tylko dzieci pracują na tych lekcjach i dzieci, a nauczyciel mówi coraz mniej. A my sobie taki cel na początku założyliśmy, że im mniej nauczyciel mówi, tym uczeń się więcej uczy. No i także brak pełnej świadomości, naprawdę systematyczne spotkanie. Ja w którymś momencie zaczęłam organizować comiesięczne spotkania z Radą Rodziców, ale zapraszałam na nie wszystkich rodziców, którzy mieli ochotę. Oczywiście niewielu ich przychodziło. Po to, żeby z nimi rozmawiać o tym, co robimy w szkole, żeby oni wiedzieli, dlaczego takie zmiany, dlaczego takie metody, dlaczego ci nauczyciele mówią coraz mniej i dlaczego zadania interdyscyplinarne. I to jest takie główne zagrożenie. No i powtórzę to, co mówiła Magda, współpraca nauczycieli, a nie rywalizacja. My ciągle nad tym pracujemy, bo gdzieś to w ludziach siedzi, takie jest zakotwiczone, że ja może będę lepszym wychowawcą niż moja koleżanka, z którą piję kawę na przerwie, a chodzi o to, żeby jednak mówić jednym głosem i iść w tym samym kierunku. Jasne, dzięki. Magdo, a czy pojawiło się coś typowego, jakbyś mogła przez chwilkę, coś takiego, co powodowało, że w wielu szkołach powtarzały się podobne trudności? Na pewno ogromnym wyzwaniem w tamtym czasie to była ta praca zdalna, ale tego nie będę rozwijać, bo już nie mamy... No to wiadomo, to jest poza, są to też poza dyrektorami. To już nie jest ten przypadek. Ja myślę, że chciałabym, żeby dziewczyny jakoś kiwnęły głową, potwierdziły, że to moje myślenie jest słuszne, ale w moim poczuciu ogromnym wyzwaniem dla szkół była ta systematyczność i celowość pracy z kompetencjami, czyli tworzenie, realizowanie przyjętego planu mimo tych różnych bieżących wyzwań, które
które zawsze w szkole są. Druga rzecz to jest tak, że z naszych obserwacji wynika, zresztą to potwierdzają słowa i Edyty i Izy, że każdy, kto myśli o przeprowadzeniu szkoły w kierunku tej takiej dydaktyki kompetencji, takiego prokompetencyjnego nauczania, musi mieć świadomość, że to jest bardzo duża, bardzo głęboka zmiana kultury pracy, kultury sposobu pracy szkoły i to jest coś, co po pierwsze wymaga czasu, wymaga pracy na postawach nauczycieli, nauczycielek, rodziców, że tutaj to rzeczywiście jest niełatwe wyzwanie i rzeczywiście ta wytrwałość dyrektora, dyrektorki, czyli osoby, która zazwyczaj inicjuje ten proces, także jest kluczowa, jest bardzo, bardzo potrzebna. I rozumiem, że wsparcie, materiały, treści, pomysły, inspiracje, to wszystko można znaleźć w literaturze, w CEO, na warsztatach, które są, ale nic nie zastąpi takiego wewnętrznego przekonania, że to jest naprawdę ważne i warto z tym pracować. Tak to zrozumiałem, to co powiedziałeś. Tak, spójność sposobu myślenia o kompetencjach dyrektora, dyrektorki, całego grona pedagogicznego, zaangażowanie w to, też jakby z jednej strony rozumienie tej potrzeby, to są wszystko jakby kluczowe rzeczy, które warunkują ten sukces. Okej, dzięki. Czas nam nieubłaganie upływa, ale bardzo mi zależy na tym, żeby każda z Was, znaczy Iza i Edyta, żebyście mogły powiedzieć o takich zaplanowanych działaniach, takich dobrych praktykach w swoim mniemaniu w ramach kształcenia tych kompetencji przyszłości, które uważacie za fajne. Dobre, chciałybyście się nimi podzielić. Jak ma z czymś pracować, to jest właśnie taki dobry pomysł. To co by to było? Muszę powiedzieć, kto? Zaczniemy od Edyty teraz. To ja powtórzę moją... Dobra praktyka. Moje ukochane zadania interdyscyplinarne. Tak jak mówiłam. No właśnie, to jest też dobra okazja, bo kilka razy użyłaś tej nazwy, to może przy okazji też powiesz w dwóch słowach, co to w ogóle jest. Zadanie interdyscyplinarne, czyli zadanie, które łączy wiele przedmiotów. Ja się skupię na tych zadaniach, które robimy w ramach realizacji podstawy programowej, czyli tak jak mówiłam, raz w miesiącu, cały jeden dzień. W każdym miesiącu inny dzień, to jest spowodowane tym, że skoro inny dzień, to inne przedmioty i to zadanie budowane jest, staramy się, żeby ono zbudowane było z treści tych przedmiotów, które akurat uczniowie mają wtedy, ale na ogół to jest tak, że i tak są wszystkie przedmioty, bo skoro dzieci są podzielone w klasach 4-6 na grupy różne wiekowo, czy jest część uczniów z 4, część z 5, część z 6, więc te przedmioty i tak prawie wszystkie w każdym zadaniu są. Zadania są układane przez nauczycieli ze szkoły, którzy nauczyli się tworzyć zadania interdyscyplinarne w ramach programu i w ramach dodatkowych jeszcze warsztatów, które sobie już sami zorganizowaliśmy w szkole. Wzięliśmy w nich udział wszyscy, nie tylko ta dziesiątka, która brała udział w szkole dla innowatora. I muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio byłam na konferencji w Warszawie z jedną z nauczycielek i tam znowu było wspomniane, że to jest najlepsza metoda, żeby kształtować kompetencje przyszłości, właśnie zadania interdyscyplinarne i pokazywać zastosowanie wiedzy w praktyce. I nauczycielka, która ze mną była, mówi: o matko, no tak, przecież są gotowe materiały, a my już w ogóle do nich nie sięgamy, tylko siadamy przed co miesiąc i tworzymy własne zadanie. No to tylko świadczy o tym, że się w to wszyscy wkręcili i te zadania tworzą. Niezwykle ważna, cenna praktyka. Zadania tak formułujemy, żeby one właśnie pokazywały wykorzystanie wiedzy w praktyce. Tam już zupełnie podręczniki nie mają prawa bytu. Zawsze te zadania są odniesieniem do sytuacji bieżącej. Często są to jakieś rocznice, tak jak Iza wspomniała, jakieś 11 listopada, no to zadanie jest zbudowane wokół odzyskania niepodległości.
ale czasem zupełnie nie. Wynika to z pracy szkoły, z jakiejś sytuacji, która zaistniała. W tym roku nam się pojawiło zadanie o tolerancji, bo wymagała sytuacja, która zaistniała w szkole, takiego zadania. I mimo że to się nazywa tolerancja, to nie znaczy, że to nie jest realizacja podstaw programowych z matematyki. Zadania się da tak tworzyć, żeby nieważne jaki jest temat, on ma tylko być otoczką, jakby punktem zaczepienia, pytaniem kluczowym, wokół którego są zbudowane kolejne działania uczniów. Także czyli zadania interdyscyplinarne. Przy okazji powiem Państwu, że na czacie jest też link do tych zadań interdyscyplinarnych, do materiałów, które można znaleźć u nas. Gdyby ktoś się chciał zainspirować, to bardzo serdecznie zapraszamy. To są bezpłatne materiały. Dziękuję. Iza, a co u Ciebie takiego, co na przykład poleciłabyś innym dyrektorom, żeby wdrożyli? Ja powiem o takiej praktyce, którą jeszcze nie wiem, czy polecam, bo jestem w jej trakcie, ale mam wrażenie, że będzie dobrze. Mianowicie my zaczęliśmy, jak się skończył projekt, to wiedzieliśmy, że chcemy dalej te kompetencje rozwijać i zaczęliśmy od współpracy z CEO, żeby nam CEO pomogło przeszkolić wszystkich nauczycieli. I to szkolenie się odbyło w podziale na grupy nauczyciele 1-3, nauczyciele 4-8. Przez cały właściwie rok daliśmy czas nauczycielom na eksperymentowanie, na przechodzenie tego, co my przez 2 lata robiliśmy w projekcie, samodzielnie na eksperymentowanie z praktykami, z metodami, żeby poznawali. Natomiast od przyszłego roku, to już jest jakby trzeci etap wprowadzania tego pomysłu kształtowania kompetencji, w tym trzecim etapie już chcemy bardzo, bardzo, bardzo ukonkretnić, jakie kompetencje, które konkretnie stawiamy, na które kompetencje stawiamy, w których klasach, na jakim etapie, co chcemy rozwijać, i chcemy wprowadzić to również do, żeby to był też element nadzoru, żeby nauczyciele też mieli pełną świadomość, że jesteśmy razem w tym projekcie i razem w tym procesie właściwie, że jeśli mówimy o tym, że będziemy stosować informację zwrotną, jeśli wprowadziliśmy w klasach 1-3 ocenianie kształtujące, to my chcemy, żeby to było wprowadzone nie tylko na poziomie dokumentu, teorii, ale żeby to działało w praktyce i będziemy to sprawdzać, będziemy to wspierać, będziemy na lekcjach to obserwować. I druga praktyka, o której chcę powiedzieć, to jest taka praktyka, która nieformalnie działa też u mnie w szkole, ale myślę, że warto jej nadać jakieś też formalne ramy. To jest ta praktyka otwartych drzwi, to znaczy tego, że nauczyciele mogą do siebie nawzajem wpaść na lekcję, na fragment lekcji, nie po to, żeby siebie oceniać, tylko po to, żeby się wzajemnie wspierać. Po to, żeby sobie powiedzieć informację zwrotną, ale informację zwrotną pomagającą dalej się rozwijać. I tu też zależy mi bardzo na tej współpracy między nauczycielami. Natomiast jeśli chodzi o taką pracę z uczniem, o konkretne wskazówki czy takie dobre praktyki lekcyjne, to ja mam takie przekonanie, że mniej znaczy więcej. To znaczy, wydaje mi się, że zachęcenie nauczyciela, żeby spróbował choćby tej pracy z konkretną praktyką, już daje jakąś nadzieję na to, że ten proces będzie trwał. Ja tutaj mam na myśli choćby projekty, takie edukacyjne projekty i społeczne, i badawcze. Wprowadzenie tego na lekcjach naprawdę też bardzo, bardzo otwiera dzieciaki, angażuje. A dla nas jest też gwarancją tego, że te kompetencje będą kształcone niejako przy okazji realizacji takiego projektu. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję. To jest oczywiście wyzwanie o tych intencjach nauczycieli, którzy przychodzą do siebie, bo rozumiem, że to też nie zaczęło się tak od razu i ta praca nad postawami nauczycieli względem siebie też pewnie trwała. I będzie trwała pewnie. No tak, mamy taką alarmową sytuację, że zostało nam niespełna 7 minut, a za chwileczkę wrócimy jeszcze do wymiany, bo jedno mam pytanie, ale ja muszę poświęcić chwilę uwagi prośbie do Państwa związanej z naszym sponsorem, który oczekuje dowodów na to, że Państwo nas słuchają. I jeżeli byście Państwo zechcieli wejść na Mentimetra,
To można zrobić za pomocą kodu QR, który jest widoczny na slajdzie, ale też z linku na czacie, albo poprzez wpisanie kodu na telefonie, tego, który widać na slajdzie, to znajdą się Państwo w takim miejscu, w którym można odpowiadać na pewne pytania. To są trzy pytania z kategorii prawda, fałsz i bardzo prosimy odpowiedzieć na nie. I to będą dla nas materiały, które jakoś potwierdzają Państwa uważność w trakcie tego webinarium. A ja już wracam do ostatniego naszego pytania, ale mam wrażenie nieodzownego, bo my cały czas mówimy, też rozumiem, że dla Was jest to trochę nostalgiczne i takie doświadczenie związane z miłymi wspomnieniami o tym projekcie, ale on ma tę wadę, że on się skończył. Znaczy żaden dyrektor do niego nie przystąpi z tych, którzy nas słuchają, ale mimo, że można korzystać z tych wszystkich materiałów, które mamy i ze szkoleń, które dzięki programowi powstały, no to jednak samego programu nie ma. To gdyby do Was się zwrócił dyrektor z pytaniem, no dobra, ale ja chcę z tymi kompetencjami, nie mogę się tam zahaczyć, bo nie ma już tego programu, to co mam robić? Jak samodzielnie rozwijać kształcenie tych kompetencji? Edyta, co byś poradziła? No, ja bym zaczęła od uświadomienia konieczności pracy z tymi kompetencjami poprzez właśnie wskazywanie, po co to robimy, jaki jest tego cel, jakie przewidujemy efekty, do czego dążymy, co to da uczniom, dzieciom, a co nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Sięgnęłabym z całą pewnością do materiałów CEO, które tam są. No i zaczęłabym od rozmów ze wszystkimi, i z rodzicami, i z uczniami, i z pracownikami szkoły, żeby tych ławek nie przestawiali ciągle. I żeby też wiedzieli, po co to jest. Ja muszę powiedzieć, no miałam takie pytania, kiedy te zadania wprowadzaliśmy, to moje kochane panie sprzątające pytały mnie, Jezu, znowu będzie jutro ten bałagan w szkole, jakieś zadanie interdyscyplinarne, wszyscy chodzą, tych dzwonków nie ma, oni wiecznie gdzieś, no właśnie, to trzeba rozmawiać, żeby wszyscy wiedzieli, ku czemu dążymy. Rozmawiać. A powiedz, Edyta, czy bez tych działań programowych, no bo w końcu ty też już jesteś bez programu, ukończyłaś go, ale jego już nie ma. To została ci taka sama motywacja do podtrzymywania tego działania? No jak najbardziej, a nawet większa, bo wiem, że dużo więcej wysiłku nad tą systematycznością i celowością, o której Magda mówiła, no bez tego nie można rozwijać kompetencji żadnych i żadnego celu. Mam takie domniemanie. Jasne, rozumiem. Rozumiem. Tak, mam motywację taką, a nawet większą, bo wiem, że muszę to robić ja z moimi nauczycielami, z którymi pracuję, no bez wsparcia CEO, sięgając do CEO. Chociaż no cały czas korzystamy z tego, co CEO proponuje, ale też szukamy na zewnątrz, no szukamy też innych instytucji czy firm doskonalących, które też służą rozwijaniu kompetencji. Ja bardzo głęboko weszłam też w myślenie krytyczne, w pracę z rutynami myślenia krytycznego. To bardzo nam pomaga też rozwijać kompetencje, jest niezwykle cenne i to jest jakby krok następny, który zrobiliśmy po szkole dla innowatora, to jest właśnie rozwój krytycznego myślenia. To nam pozwala, bardzo mocno uświadomiło taksonomię Bluma i w ogóle poziomy poznawcze, nad czym my ja już też próbowaliśmy pracę od wielu lat i to właśnie rutyny nam pokazują, jak wchodzimy coraz wyżej na kolejny poziom. Dzięki. Nie jesteśmy zazdrośni oczywiście. Cieszymy się z tego. Iza, jeszcze zostały 2 minutki. Proszę. Ja się podpisuję pod tym, co powiedziała Edyta. Jak najbardziej rozmawiać, zaczynać od jakichś podstaw. Dla mnie ważne jest też, że jakby ta współpraca z CEO, że ona może być kontynuowana, że można korzystać tam też naprawdę ze świetnych trenerów i zaprosić po prostu na taką radę szkoleniową, bo czasami to, co ja powiem do nauczycieli,
i to, co powie trener zewnętrzny, mimo że będzie to dokładnie to samo, to brzmi inaczej. I ten trener zewnętrzny jest naprawdę na wagę złota. Ja też oczywiście najbardziej ze wszystkich publikacji CEO, to jest po prostu skarbnica. Musisz podać tytuł, bo nie widać dokładnie. Dydaktyka rozwoju kompetencji proinnowacyjnych. To jest maleńka książeczka, ale to jest po prostu clue. Tutaj jest wszystko. Są wszystkie praktyki, konkretne wskazówki, konkretne wsparcie, takie praktyczne, nie dla dyrektora, tylko dla każdego nauczyciela. Więc to by się wydaje, że... No, że to jest taka wartość, która została po projekcie i da się ją wykorzystać. Polecam. Jasne. Jasne. Magdo, 30 sekund. Właściwie nie wiem, czy mogę ci zadać takie pytanie, bo no, dyrektorką nie jesteś, ale pracujesz z wieloma dyrektorami. I co ja mogę powiedzieć? Chciałabym przede wszystkim rzeczywiście bardzo serdecznie zaprosić Państwa i na warsztaty stacjonarne, i na warsztaty online, które od niedawna są w ofercie CEO, a dotyczą dokładnie tego, czyli rozwijania kompetencji przyszłości. Chciałabym jeszcze raz bardzo gorąco zaprosić Państwa. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże i wrzuci szybciutko link, całościowy link do strony Szkoła dla Innowatora, gdzie w zakładce publikacje znajdą Państwo nie tylko tę publikację do pobrania bezpłatnie, nie tylko tę publikację, którą przed chwilą pokazywała Iza, ale także wiele innych publikacji, które są skupione na konkretnych kompetencjach, jak współpraca, samodzielność myślenia, publikacje dla dyrektora, dyrektorki, publikacje dla organów prowadzących. Także ogromnie nam zależy na tym, żeby te wypracowane materiały były taką schedą po projekcie i po prostu żyły, pracowały, służyły innym. Także bardzo, bardzo proszę Państwa, żeby ten adres szkoła-dla-innowatora.co.org.pl był taki. Mamy już na czacie. Mamy już na czacie. Zerkaj. Dziękuję. Ja tylko dodam, że te materiały są bezpłatne. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, a prelegentkom za podzielenie się tymi dobrymi praktykami, Magdzie też za naszkicowanie tego jakby obrazu całości programu, tej teoretycznej podstawy. Teoretycznej, która jednak na praktykę się przekuwa. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na seminarium za tydzień, a webinarium w połowie czerwca. To będzie wyjątkowy termin, ale będziemy Państwa zapraszać. Nie w końcu, tak jak zwykle, ale w połowie, żeby zdążyć przed wakacjami. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia, dziękujemy. Dziękuję.